Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnych ulubieńcach miesiąca. Słuchajcie, nagrywam w domu w Łodzi po raz pierwszy od pierwszych dni stycznia. Nie wiem, czy moim ostatnim filmem nie było... Albo byli to ulubieńcy roku, albo książki, które mam zamiar przeczytać w tym roku. Nie, książki, które przeczytałam w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Więc cała ta aranżacja z dużym aparatem, z mikrofonem w moim salonie jest dla mnie taka nowa. I sentymentalna, bo ostatnie ulubieńcy to były filmy nagrywane moją vlogową kamerą w Edynburgu. Ale słuchajcie, postanowiłam, że będzie dzisiaj też krótko i na temat, bo jak wiecie, mam tendencję do rozgadywania się. Także kończy się miesiąc kwiecień, co oznacza, że styczeń, luty, marzec, kwiecień, że 1/3 roku minęła. Fajnie, co? No, dzisiaj jest akurat tragiczna, deszczowa pogoda i powiem Wam, że jest to bardzo dobre do nagrywania, bo wtedy jest dobre światło, ale to już poza tematem. Zaczynam od pierwszej kategorii, czyli od kategorii urody i dzisiaj mam dla Was jedną rzecz w kategorii makijaż i to jest coś, co pojawiało się w moich ulubieńcach od dawna, ale tym razem jest to produkt, którego zaczęłam używać w inny sposób. I jest to rozświetlacz Mary Luminizer, który mam od, nie wiem, 5 lat, ten sam. I zaczęłam nakładać go na powieki, nie dość, że użyłam go jako rozświetlacza, to nakładam go jako cień do powiek. W tym momencie przez chwilę zwątpiłam w to, czy czasem nie mówiłam o nim w zeszłym miesiącu. Naprawdę, już mam jakieś problemy z pamięcią ewidentnie. W każdym razie polecam Wam serdecznie, jest to świetna inwestycja, bo jest to produkt wielofunkcyjny, którego możecie używać na całej twarzy i naprawdę starcza na lata, także serdecznie Wam polecam. Jeżeli chodzi o modę, to jeżeli oglądacie moje vlogi z Edynburga, mogliście zauważyć, że niedawno w kółko chodzę w takim różowym secie, w takim stroju domowym, czyli są to spodnie dresowe i bluza z napisem Bloom. I nieczęsto pytaliście się mnie również przy live'ach, co to jest za marka. Jest to polska marka Athni. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Genialna marka modowa w rytmie slow. Ja uwielbiam ten zestaw. Uważam w ogóle, że ważne jest to, jak dla mnie przynajmniej, ważne jest to, w co ubieram się po domu, bo to też wprowadza mnie w taki dobry nastrój i nawet jeżeli siedzę cały dzień i nie wychodzę, to sprawia mi dużą frajdę i czuję się bardziej zadbana. Kiedy ten strój domowy, jakiś tam dresik jest nieco bardziej wyjściowy, powiedziałabym, brzmi to trochę śmiesznie. W każdym razie polecam Wam serdecznie, podziękuję Wam tę markę. Jeżeli uda mi się załapać jakiś kod rabatowy, to też tam wszystko będzie napisane. Rzadko pojawia się coś u mnie w kategorii fitness, ruch, ale teraz będzie tego coraz więcej, bo mam jakiś taki dobry czas, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Chce mi się ruszać i chce mi się ćwiczyć. I moim odkryciem miesiąca jest akrojoga. Ja o akrojodze usłyszałam po raz pierwszy jakiś rok temu w Berlinie. Nie wiedziałam do końca, z czym to się je i moja przyjaciółka Ania powiedziała, że będzie testowała sobie akrojogę w parku i ja momentalnie wygooglałam akrojoga Łódź, siedział ze mną mój brat, powiedział, że ze mną idzie, poszliśmy koło naszego domu dosłownie na zajęcia jogi, byliśmy już 2 razy i to jest najlepsza po prostu zabawa. Z jogą nie ma to dla mnie zbyt wiele wspólnego, polega to na tym, że w parach robicie różnego rodzaju akrobatyczne pozy. Dla mnie coś niesamowitego, super zabawa, fajna odmiana od ćwiczenia cardio, bo ja też zazwyczaj jak ćwiczę, to robię cardio, a nie sprawia takiej wielkiej frajdy. Natomiast akro to jest ćwiczenie siłowe i serdecznie Wam polecam. Oczywiście, jeżeli robicie to w warunkach domowych, uważajcie na siebie, obejrzyjcie dużo filmików instruktażowych, ale dla mnie to jest naprawdę świetny sposób na aktywność fizyczną. Jeżeli chodzi o książkę, to w tym miesiącu chciałabym polecić Wam książkę Fruit of Knowledge. Jest to książka, którą ja kupiłam mojemu bratu i mojemu przyjacielowi na różne ostatnie okazje. Jest to książka, o której dowiedziałam się w Tajlandii, książka szwedzka autorki. Jest to komiks, można powiedzieć taki feministyczny komiks, ale jest to generalnie książka o tym, w jaki sposób od pradawnych lat zmieniło się postrzeganie kobiet, szczególnie naszych układów rozrodczych, postrzeganie kobiecości, pozycji kobiety, seksualności kobiety, z uwagi na to, co działo się w społeczeństwie. Bardzo ciekawie obrazuje to,
jak skrajne były poglądy ludzi i jak bardzo dostosowywali sobie swoje teorie do tego, co było im potrzebne w społeczeństwie. Zagmatwałam uczucie totalnie, więc nie wiem, czy cokolwiek z tego zrozumieliście, ale bardzo ciekawie wyjaśnię to właśnie to, jak kobieca seksualność i w ogóle rola kobiety w społeczeństwie zmieniała się na przestrzeni stuleci, tak naprawdę. Także ciekawe historycznie, społecznie, jest zabawne, jest szybko się czyta, bo to jest komiks, także bardzo serdecznie polecam. Szczególnie jeżeli macie w rodzinie młodych mężczyzn, jakkolwiek by to nie brzmiało, uważam, że bardzo, bardzo ważne jest, żeby nasi przyszli mężczyźni mieli takie obiektywnego spojrzenia da się mieć, ale żeby mieli pogląd na to, że pewne rzeczy, które mamy za pewnik, są takie dlatego, że przyzwyczailiśmy się do pewnych schematów społecznych i warto się nad tym zastanowić po to, aby stwarzać lepsze relacje z innymi, ale również polecam też wszystkim kobietom. Ja nauczyłam się bardzo, 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 bardzo wiele z tej książki i zamawiam ją na Amazonie po angielsku. Mam dzisiaj też dla Was kącik muzyczny i powiem coś, co jest chyba najbardziej popularną rzeczą w świecie muzyki obecnie, ale przepadłam i zakochałam się w muzyce Billie Eilish. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał o Billie, to nie wiem, skąd się wzięliście, ponieważ w top 50 na świecie jej piosenki zajmują połowę pozycji na Spotify, ale uwielbiam tę dziewczynę, uwielbiam jej muzykę, jest niesamowita, jest weganką i dowiedziałam się, że moja jedna z ulubionych youtuberek sprzed lat, Klaudia Sulewski, spotyka się z takim Finiasem, który jest bratem Billie, także taka ciekawostka dla youtubowych uzależnionych ludków lub takich, którzy oglądają YouTube'a od dawna. A mnie to bardzo zadziwiło. Także polecam Wam Billie, jeżeli jej nie słuchaliście. Chociaż wątpię. Mam też dla Was jedną rzecz do polecenia z tak zwanej kategorii online i w tym przypadku będzie to aplikacja. Jest to aplikacja CoStar. Nie pamiętam, skąd się o niej dowiedziałam, ale wydaje mi się, że od mojej przyjaciółki kart. Jest to aplikacja astrologiczna. Polega na tym, że wpisujecie swoje dane urodzenia, imię, czas, miejsce. I na tej podstawie aplikacja oczywiście też możecie sobie przeczytać wszystko o sobie, bo macie też swój pełen horoskop, taki charakterologiczny, ale dostajecie taką jedną złotą myśl na każdy dzień, to się nazywa Your Day at a Glance. I powiem Wam, że ja oczywiście nie jestem osobą, która jakoś tak ślepo podąża za horoskopami, ale bardzo w nie wierzę, tyle że potraktowałam to trochę bardziej jako taki test i przeżywałam swój dzień, a potem dopiero patrzyłam, co ta aplikacja mi powiedziała o tym dniu. I zazwyczaj to się sprawdza. Także bardzo Wam to serdecznie polecam. Tam są różne funkcje, pokazuję Wam, w jakich sferach życia będzie Wam dzisiaj łatwiej, gorzej i dla mnie jest to fajna zabawa, o ile oczywiście też ślepo za tym nie podążacie, bo uważam, że oczywiście taki efekt sugestii placebo jest też dosyć istotny, ale ja jestem bardzo zainteresowana astrologią. Wierzę, że w gwiazdach jest bardzo wiele o nas napisane i też właśnie tę aplikację Wam polecam. I na końcu, słuchajcie, mój ulubieniec miesiąca to zakończenie studiów. Jeszcze nie mam wszystkich wyników, nie wiem tak naprawdę, czy zdałam, ale to uczucie skończenia studiów było jedno z najpiękniejszych w moim życiu i będzie o tym więcej w vlogach z Edynburga, które jeszcze do końca maja będą się pojawiały, także wybaczcie mi to opóźnienie, wiem, że wielu osobom to przeszkadza, ale abym mogła wrzucać ulubieńców, musiałam nieco opóźnić wrzucanie vlogów. Słuchajcie, szybcy dzisiaj ulubieńcy, ponieważ kończy mi się pamięć na karcie, a jeszcze nie do końca rozpakowałam swoje życie tutaj. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam dla Was mega niespodziankę, także szykujcie się. W środę 8 maja pojawi się film, także obserwujcie mnie też na Instagramie, bo będzie wielki, wielki, wielki news i coś, co też chciałam dać do ulubieńców, ale to się nie wydarzy, dlatego że musicie jeszcze chwilę poczekać. Dziękuję Wam za oglądanie, czekam na Waszych ulubieńców w komentarzach i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!